to było 3 lata temu, epka była w zeszłym roku. No i od wczoraj Tekla już siedzi w BMW. Dużo materiału będzie? Na nowej płycie 10 numerów. Nie zdecydowaliśmy, co z tym zrobić. Jakby doświadczenia, wiesz, pod względem wydawniczym, jeśli chodzi o taką muzykę, jaką my gramy, no są różne. Więc nie nastawiamy się na razie na żadną konkretną odpowiedź od jakiegokolwiek wydawcy. Robimy swoje, tak? Robimy swoje i wydaje nam się, że idziemy tak bez kompromisów w to, co chcemy robić, że nie do końca ludzie potrafią to zrozumieć. Czasami. Może dlatego, wiesz, nie gramy tylu tych koncertów i dlatego nie jesteśmy puszczeni w radiach, bo idziemy, wiesz, po bandzie. Teksty też są o czymś, no nie? Też nie jest to agresja dla agresji, jest to trochę przekazu jednak, trochę morału. Wyższe wartości odnotowały zdradę, a kolejna plaga wisi nad tym światem. Zmieniliśmy trochę. Zmieniliśmy tyle, że wróciliśmy z powrotem do gitar sześciostrunowych, chociażby. No ale chyba nie w E. Nie, stroimy trochę wyżej, bo to fajnie brzmi. Nie, wróciliśmy do gitar sześciostrunowych, tak bardziej na zasadzie eksperymentu. I powiem ci, że na singlach to naprawdę dobrze kopie tyłki. Na razie w tym samym stroju, ostatnio mieliśmy eksperyment, żeby trochę jednak się przestroić w górę. Zakończony połowicznym sukcesem. Szukamy tego, wiesz, punktu, w którym to, wiesz, zagryzie w 100%, no nie? W którym my stwierdzimy, że wow. Pamiętam pierwsze moje próby z dealerem, gdzie graliśmy na jakichś, wiesz, złomach, totalnych złomach, na szóstkach przestrojonych do A. Nie, już byliśmy na tyle świadomi, żeby założyć jednak grubsze, ale no i tak się wlokły gdzieś tam po tych śmieciach, po podłodze, nie? Masakra. Wiesz, nauczyliśmy się jakoś grać, tak? Opanowywać te struny. Chociaż nie wiem, czy wszyscy, ja to chyba nie do końca. Wszystko jest dobre, co podnosi siłę w tobie. Ułatwiam przekonaniu, że wybierasz słuszną drogę. No sumo jest Soundkill, sumo jeszcze ma kolejny projekt. Zresztą bardzo fajny, już słyszałem kilka nagrań. Nie wiem, czy mogę zdradzać, w ogóle nic nie zdradzam. Lasek gra jeszcze w Sense of Balance. No i Tekla gra w Purple Haze Ensemble. Lubię te wszystkie kapele. Ostatnio najwięcej słuchałem tej pierwszej płyty, no, przymaglowałem ją trochę w płycie, bardzo fajna zresztą, bardzo fajna, klimatyczna płyta. Coffin Fish jest na wokalu Piotrek Lobo, z którym ja kiedyś i Czapla, Piotrek Czapla, i ja z Piotrkiem, właśnie z Piotrkami, kiedyś tworzyliśmy projekt, który się nazywał Krowa. Zawsze mieliśmy problem ze składem, wiesz, zawsze jak nie mieliśmy wokalisty, to najczęściej było tak, że nie mieliśmy wokalisty, w końcu trafiliśmy na Piotrka. No to zaczęły się problemy z perkusistami, może z basistami, tak właściwie tylko z Czaplą tam siedzieliśmy i łataliśmy cały czas te riffy. Fajnie było, naprawdę sympatycznie, dużo fajnych pomysłów tam powstało, no ale jakby, wiesz, brak kontynuacji jakiejś i chęci, żeby to pociągnąć dalej. Każdy z nas ma swoje życie, swoje sprawy, swoją pracę jakby inną. To jest naprawdę fun, nie? My tego nie robimy dlatego, że chcemy zostać gwiazdami rocka już. Każdy za młodu był takim, wiesz, był tam takim, Jezus, będę gwiazdą rocka, będą, wiesz, 100 tysięcy osób będzie na koncerty przychodziło. Jesteśmy realistami, nie? Fajnie, że robimy coraz fajniejszą muzykę, jest coraz ciekawiej, coraz więcej się zmienia, cały czas do przodu, no nie? Ale jest to dla nas, wiesz, głównie jest to dla nas po prostu. Kilka lat temu było mnóstwo tych koncertów, mnóstwo. Biorąc pod uwagę, że jechaliśmy na przykład na koncert wyjazdowy, zabierając cały autobus i cały autobus znajomych. Także niestraszne nam były koncerty bez publiczności, bo przywoziliśmy swoją, nie? No było wesoło, naprawdę. Mnóstwo ludzi wtedy jakoś się poznało z nami i my się z nimi poznaliśmy. Fajny okres. Tyle razy próbowałeś wszystko poukładać. Słomiany zapał, to cię zdradza. Wiesz, to nie ma gdzie grać. Nie ma za bardzo gdzie grać. Mieliśmy Imbir, mamy Kota Karola, tak. Tam jakby, wiesz, co działa, wszystko się kręci, tylko wiesz, no cały czas to są... To jest jedna knajpa w mieście. Nie chodzi o miejsca, do których przyjdą ludzie na koncert, który ściągnie 500, 1000, 2000 osób. To nie, takich miejsc jest trochę. Ale chodzi o miejsca, do których przyjdzie 200 osób, maksymalnie 100, 150. Wiesz, takie koncerty, które będą na co dzień, będą zachętą dla kapel, które zaczynają, żeby, wiesz, żeby weszły w ogóle w ten cały rynek, żeby nauczyły się grać na koncertach, żeby się ograły, żeby złapały kontakt publiczności. Takich miejsc nie ma. Nie ma, wiesz, miejsc, do których fajnie jest przyjść i posłuchać fajnych kapel.
To jest tak niestety bardzo opornie. I niestety zawsze się to wiąże z dokładaniem do interesu. No. Całe życie dokładania do interesu. Całe życie dokładania do interesu. Muzyka. Tak, mamo, jak będę, jak dorosnę, to chcę zostać muzykiem. Tak. Albo jedno, albo drugie.